Jest godzina 2:50 w niedzielę, a ja ruszam gdzie? Znowu na Babią Górę. Sobota było mi mało, zasuwam na wschód słońca. Żeby nie żałować, że jak tutaj już jestem, to już zrobić wszystko od A do Z. I widzimy się na szlaku. Zastanawiacie się, co ja odpierdzielam, a nie, nie zastanawiacie się, bo wy już wiecie. Hanka mruczy, niebo piękne, to co? Lecimy na wschód słońca, na Babią. I jeszcze raz. Byłem tutaj w dzień, jest w nocy zdecydowanie więcej ludzi i dojeżdżają cały czas nowi, także jest gru. A jak stoi Hania? Zobaczy się później. Tak postawiłem, bo już nie ma miejsca. Nie stoi najlepiej, ale dało radę. Zobaczymy, czy bilety sprzedają, czy siódemka będzie do przodu. Dobra, siódemka pod do przodu, nie sprzedają. Lecimy. Ale powiem szczerze, że zatrzęsienie, żeby nie było gdzie samochodu zostawić. O 3 w nocy, do której mam tutaj przyjechać? Grubo, powiem szczerze, grubo. No idziemy. No widzę, że niektórzy idą niebieskim. W większości idą niebieskim. A nie, znaczy się zielonym. Nie, niebieskim, tak jak mówiłem. A ja idę czerwonym, bo szkoda tracić czasu. Jak zawsze sobie przyżartowałem, bo szła parka w dół. Mówię dopiero z zachodu, tak się zeszło. No ale chłopak szedł z dziewczyną. Ona powiedziała, że długo jadą, źle się czuję i wracają. No szkoda chłopa, bo myślał, że sobie na wschodziku coś tam przymintoli, ale no trudno, tak to jest właśnie z kobitkami. Jak na autostradzie, migniesz długimi i wszyscy do prawej zjeżdżają. Widzieliście? Lewa wolna i lecisz na długich. Tu się coś rozkraczyło. Potem jest płasko? Tak. Jest jeszcze 300. Ponad 3 km. 80 metrów przewyższenia. Korki się robią jak w Taterach, ale tylko nocą. W dzień tutaj prawie nikogo nie ma. Jak wiecie, ludzie robią klimat. Ups. Więc widzicie, co tutaj się dzieje. Pochodnie, wariactwia i korki niestety. Widzicie, jedni śpią, drudzy tutaj imprezują, gotują, nocują. O. No i tak to dotarłem właśnie na Babią Górę. Dużo przed czasem. Zajęło mi to. Zajęło mi to godzinę 12, ale to tylko dlatego, że przebiłem przekurwicę. I tak przekurwiałem. Także przekurwica jest mocarzem, tylko trzeba walnąć kielicha nie więcej, żeby nie sponiewierała. Biłeś, co to są? Tutaj chcę się bić kurki. Kureczki, proszę bardzo, można? Tak, jaki mówisz, Bobo Górski? Wszystko tutaj ma. Co to jest, czosneczek? Nie, to syrek chyba. To jest ten mozzarella. O, proszę bardzo. Mozzarella. Jak się chce, to wszystko można. Tak, trzeba tylko wynieść. Trzeba tylko chcieć wnieść. 30 do kilo. Jeszcze mam 40 minut do wschodu słońca. Ludzie już się powoli budzą. Ten krzyż ładnie wygląda. O, kuchnia już się tutaj skończyła. Już pan nie gotuje. O, od tego krzyża właśnie tak się fajnie będzie odbijać słonko. Nie wiem, czy tutaj zostanę. Może zostanę.
Czekamy na herbatkę, bo już się zrobił zachód słońca. Pielgrzymki już idą na Hawisz. O, jeszcze chyba wyjdzie. Trzeba się ciepło ubrać, ale i tak warto, mega wrażenie. Zachęcam Was do spędzania czasu aktywnie, wychodzenia wschody, zachody, nawet tak do końca się nie uda jak ten. Trochę niedosyt był, bo taki piękny księżyc widziałem, tyle ludzi, taka mega przejrzystość. I raptownie przyszła szósta, gdzie miała być lampa i tak dalej, widzicie. Lekko zimno, zmarzłem. Naprawdę, tak jak mówią, z tą babią górą nie ma jaj. Jest sierpień. No ja zmarzłem jak pies. Łapki czerwone. Dwie kurtki, bluza. Dobrze się przygotowałem. Dzięki Iwona też wziąłem latarkę, bo ja jestem taki oszołom, żebym pewnie nie wziął. Wszystko trzeba mieć tutaj. Trzepię trochę, telepię. A ja mam plecak w ręku, bo znowu plecy przepocę niepotrzebnie. Ale i tak jest ładnie, i tak warto wychodzić. Muszę jeszcze tylko znaleźć jakieś fajne lanie. Zobaczcie, jak przede mną ładnie. Też swój urok. Znaczy nie wiem właśnie, czy będzie widać GoPro, tego nie oddaję. Nawet pewno nie widać tego słoneczka, które się przedziera tam za mgłą, które też ma swój urok. Teraz idziemy taką fajną granią w dole mieścina. Zaraz będę tam schodził. Nie siedźcie w domu. Pamiętajcie, wyłaźcie, zwiedzajcie. A jak widzicie, przed chwilą marzę, za chwilę pewnie uda się gotową, bo słonko zaczyna wychodzić. Ja schodzę coraz niżej. Także cieszę oko. Nawet sobie robią fotki, bo nie zrobili wschód, bo troszkę było go mało. Teraz można zrobić słonko, także
nie ma czym się zrażać, trzeba wyłazić. I tak to właśnie wygląda. Konsort Żywinka. Troszkę zmarzłem, tu trochę mówię, przebiegnę. Ale tu znowu schody. Ciężko się biega, ale coś tam można, jakiegoś marszu biega zrobić. Na śniadanie się śpiesz. No i patrzcie, przed chwilą na szczycie nic nie było widać, nie? Wschodziło słońce, były mgły. Zlazłem troszkę niżej. I co? I ukazało się słońce. I to piękne słońce, dlatego do gór nie ma co się nie zniechęcać, trzeba iść, jakby nie było, to będzie zajebiście, w domu zawsze będziesz, a tutaj zobaczysz, jak będzie, może być różnie. Teraska zobaczcie, fajna kręta, nóżki sobie tylko stawiam, bach, 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 bach i to leci, i słonko znowu. Ależ asfaldzik, co? Aż się chce biec. Ciekaw jestem, czy to tak do przełęczy krowiarki będzie taki kosmos. Się zmienia, nawet ty, nasze wspólne marzenia, to my, małe i duże problemy przeżyjemy. To nic dla nas, razem wszystko przetrwamy. Nawet złe dni chcę tu zostać i zawsze. A, stwierdziłem, że już się tak umordowałem, że sobie mordę schłodzę. O! O, powiem wam szczerze, że mega zimna. Ale fajnie. Aha, tego mi było trzeba. Kosmos. Lecimy dalej. Można w takich warunkach biegać. Zobaczcie, tutaj słonko. No petardzioszka. To by było dla mnie wyzwanie. Ciężki szlak podobno. No ale co, ja już dzisiaj nie dam rady. Także co, zostaje. Next time. A już ktoś tam sobie wchodzi i będzie walczył. Nawet nie wiecie, jaką mam radochę, jak właśnie z takiej gorszej pogody wchodzę w taką kozak pogodę. Idę sobie, jestem mega zadowolony. Ale zaraz dochodzę do domku, śniadanko, herbatka, wykąpać się po dziewczyny i nie wiem, czy jeszcze gdzieś ruszymy, czy niestety będziemy musieli już wracać do Warszawy. Cześć. Ja mam wreszcie odbiegłem. Aneczka zaparkowana. Wykorzystane miejsce parkingowe do maksimum. Uf.
Co tu jest napisane? Zawoja, właśnie jestem w zawoi. I koniec wyjazdu. Ostatni dzień, idę na słonko chwilę.